3 grudnia 2019 roku kończą się kadencje trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. W piątek klub PiS zgłosił swoje kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pani profesor Krystyna Pawłowicz, pani profesor Elżbieta Chojna-Duch oraz pan Stanisław Piotrowicz. Trybunał Konstytucyjny i ogólnie sądownictwo w Polsce miało być apolityczne. Tak przynajmniej twierdzili politycy PiS. Państwa zdaniem wymiar sprawiedliwości jest apolityczny wtedy, kiedy ściśle współpracuje z państwem i kiedy z państwem chodzi mi o ugrupowanie polityczne Platformę i Nowoczesną, wtedy jest apolityczny, kiedy realizuje państwa oczekiwania. My chcemy apolitycznych sądów, bo to jest wymóg prawny, wymóg konstytucyjny. Każdy ma prawo do bezstronnego sądu, sądu nieuwikłanego w politykę. A dziś widzimy, że na demonstracjach politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej pod rękę z prominentnymi sędziami występują. Jakim cudem Trybunał Konstytucyjny ma być apolityczny, skoro dwóch nowych sędziów TK było posłami obecnie rządzącej partii? Byłem ciekaw, czy od momentu powstania Trybunału Konstytucyjnego zdarzały się takie przypadki. Czy byli posłowie, senatorowie, radni zostawali sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Okazuje się, że tak, chociaż takich przypadków nie było wcale aż tak wiele. Przedstawię sylwetki tych polityków i proszę, byście zwrócili również uwagę na ich wykształcenie. Henryk de Fiumel w 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1967 doktora habilitowanego, a w 1981 tytuł profesora. Został posłem na Sejm PRL w latach 1972-1976. Od grudnia 1985 do czerwca 1986 roku był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Alfons Klawkowski w 1956 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1962 profesora zwyczajnego nauk prawnych. W latach 1972-1976 oraz 1980-1985 był posłem na Sejm PRL, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1989. Zdzisław Czeszejko-Sochacki w 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1988 doktora habilitowanego, a w 1998 profesora zwyczajnego. Należał do PZPR, poseł na Sejm PRL w latach 1980-1985, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-2001. Janusz Trzciński w 1971 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1978 doktora habilitowanego, a w 1986 został profesorem nadzwyczajnym. W 1994 roku powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i z jej ramienia w latach 1989-1991 sprawował mandat posła na Sejm. Wiceprezes oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-2001. Jerzy Ciemniewski w 1969 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1989 doktora habilitowanego w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Poseł na Sejm RP w latach 1991-1998. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2007. Jerzy Stępień w 1969 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1993 zasiadał w Senacie pierwszej i drugiej kadencji. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999-2008 oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008. Janusz Niemcewicz w 1971 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1993 do 1997 roku sprawował mandat posła na Sejm drugiej kadencji. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010
10, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2010. Marek Mazurkiewicz w 1954 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz doktora habilitowanego. Jest profesorem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Należał do PZPR, Socjaldemokracji RP oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poseł na Sejm RP w latach 1991-2001. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W 2010 roku był wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego. Adam Jamrus w 1968 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 roku obronił doktorat z nauk politycznych, a w 1982 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1991 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a w 1995 roku został profesorem zwyczajnym. W okresie PRL był członkiem PZPR. Poseł na Sejm RP w latach 2001-2003. W latach 2003-2012 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Marek Kotlinowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymując stopnie magistra administracji w 1980 roku oraz 3 lata później magistra prawa. Poseł na Sejm RP w latach 2001-2006. Podczas sprawowania mandatu był prezesem Ligi Polskich Rodzin. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015. Teresa Liszcz w 1974 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1987 doktora habilitowanego. Należała do ZSL, a w 1990 roku była w gronie członków założycieli Porozumienia Centrum. Posłanka w latach 1989-1993 oraz 1997-2001. Senator w latach 2001-2005, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015. Leon Kieres w 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1985 doktora habilitowanego, w 1996 profesora nauk prawnych, a w roku 2000 profesora zwyczajnego. W latach 1980-2000 należał do NSZZ Solidarność. W latach 1990-1998 radny Wrocławia. W latach 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Senator w latach 1997-2000 oraz 2007-2011. Od lipca 2012 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Henryk Cioch w 1982 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1996 doktora habilitowanego, a w 2002 roku profesora nauk prawnych. Senator w latach 2011-2015. Od 2015 do 2017 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Piotr Pszczółkowski w 1994 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku poseł na Sejm RP. Od 3 grudnia 2015 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Teraz przedstawiam dwóch kandydatów PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy jeszcze przed chwilą byli posłami. Krystyna Pawłowicz w 1986 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych, w 2005 doktora habilitowanego. W latach 2007-2011 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, następnie przez rok na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2018 była nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. W latach 2007-2011 sędzia Trybunału Stanu, poseł na Sejm RP w latach 2011-2019. Stanisław Piotrowicz w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1976-1978 odbył aplikację prokuratorską, po czym w 1978 roku zdał egzamin prokuratorski. Od 1978 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Senator w latach 2005-2011. Poseł na Sejm RP w latach 2011-2019. Nie jestem przekonany co do tych nominacji i chyba nie jestem jedyny. Pierwsza sprawa to przeszłość pana Stanisława Piotrowicza.
Tak, Stanisław Piotrowicz należał do PZPR, podobnie jak były prezes Trybunału Konstytucyjnego pan Andrzej Rzepliński. Stanisław Piotrowicz przez lata związany z naszym środowiskiem, przewodniczący, jak już mówiłem, Komisji Sprawiedliwości, znakomicie sprawdzał się w tej funkcji. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące przeszłości, to one zostały szczegółowo wyjaśnione, więc nie widzimy tu przeszkód. Ciekawe, że PiS chce wykluczyć nie tylko z sądownictwa, ale również z życia publicznego ludzi kiedyś związanych z PZPR, a teraz sami takiego człowieka powołują na sędziego TK. Druga sprawa to wykształcenie. Zauważyłem, że wymagania, które musi spełnić osoba powoływana na sędziego TK, są coraz niższe. Do momentu, kiedy PiS zaczął powoływać sędziów TK, było tak, że kilku sędziów, czasami połowa, była profesorami nauk prawnych. W tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym mamy 4 profesorów nauk prawnych, którzy są jeszcze z nadania PO-PSL. To oznacza, że jeśli kandydatury PiS przejdą, zostanie tylko jeden profesor nauk prawnych, który swoją kadencję kończy 23 sierpnia 2021 roku. Dodatkowo, kiedy minie ten termin, w Trybunale Konstytucyjnym będą sędziowie wybrani wyłącznie większością głosów Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętacie, jak w 2015 roku ludzie oburzali się na to, że większość sędziów TK wybrała koalicja PO-PSL? Ciekawe, czy te same osoby są oburzone obecnym składem sędziów TK. Ja osobiście jestem i dlatego, tak jak w 2015 roku, robię o tym nagranie. To są osoby bardzo kompetentne, z ogromnym doświadczeniem, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Z pewnym zdziwieniem widzimy, że opozycja nie zgłosiła kandydatów, no ale rozumiem, że nie ma odpowiednich osób na te stanowiska. Wypowiedź pana Ryszarda Terleckiego jest o tyle zabawna, że za koalicji PO-PSL powoływani sędziowie mieli o wiele lepsze wykształcenie niż sędziowie powoływani obecnie przez PiS. Kolejną rzeczą, z jaką mam problem, to poglądy i niesamodzielne decyzje pani Krystyny Pawłowicz. Jest to osoba, która potrafi bez powodu obrazić dziennikarza. Tak było z dziennikarką TVN, którą pani Krystyna zwyzywała, a potem przepraszała. Tak przeczytała mój tekst, proszę pani, w polityce o tym, że władza, która jest zdobywana przy fałszowanych wyborach, nie ma legitymacji do sprawowania władzy. Dlaczego? Pani pyta poszczególnych tutaj posłów, a na końcu pani wie, że można to nazwać idiotyzmem. Proszę pani, nawet nie zrozumiała tego, co ja mówię. Powiedziała pani, nie czekała, że pani powiedzieć. Pani się nie nada, pani jest zwykła kłamczucha i pani nie ma żadnej kompetencji, pani jest nieuczciwa, brak pani kultury i pani się nigdy do mnie więcej nie zgłasza, nie pokazuje mi się na oczy. Bardzo dobrze, że pani jest idiotka, proszę pani TVN idiotyzmy całą dobę. Niech pani poproszę do siebie, tu. Po prostu pani nie ma kultury, to jest wasze TVN. Kiedy ja powiedziałam, że pani idiotyzmy opowiada? Idiotyzmy kultury nie macie za grosz. Pani Krystyna jest też niekonsekwentna. Jak chodzi o wiek, w poprzedniej kadencji w mojej komisji analizowane były projekt prezydencki pana prezydenta Komorowskiego, który właśnie szedł w kierunku, o którym pan sędzia Żurek mówił, żeby wydłużyć wiek emerytalny, to znaczy czynną pracę w sądzie do 70, już nie pamiętam którego, 72 czy któregoś tam roku życia. Dobrze, natomiast przy tej okazji można się było zapoznać z opiniami, ekspertyzami, które wpłynęły i większość z nich mówiła, że jest to wiek, którym już starsze osoby, mamy już do czynienia z osobami starszymi. Ale mówimy o sędziach, ale chwileczkę, ja nie jestem... Proszę nie przeszkadzać, pani poseł. Ja będę królem, jak wasz mówił Petru czy Pietru. No, on ma być premierem, dobra. Wracamy do tematu, więc nie będzie tym premierem, a wracając do ekspertyz, to chcę powiedzieć, że kilka ekspertyz, które wpłynęło bardzo stanowczo, podkreślało, że to nie jest już wiek, że właściwie cierpi się już na różnego
rodzaju żylaki. Ja oczywiście choroby, zaburzenie krążenia, jakieś zmiany charakterologiczne. Tak, ale właśnie nie jestem sędzią. I ekspertyzy szły w kierunku, właśnie lekarze, profesorowie podpisali się, uważali, że to już jest wiek, że zbyt dużo odpowiedzialność, że skomplikowaność materii wymagałaby jednak już odpoczynku i za ogródek, wzięcie się za ogródek i tak dalej. Jak najbardziej. Pani Krystyna w tej chwili ma 67 lat, a kadencja sędziego TK trwa, uwaga, 9 lat. To znaczy, że pani Krystyna Pawłowicz, kończąc kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, będzie miała 76 lat. Pani Krystyna pracowała przy zmianach w sądownictwie i wiedząc, że są one niekonstytucyjne, i tak głosowała za, bo tak chciała partia. Czy taka osoba powinna być sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła. I uważam, że zapis tutaj zamieszczony w 86 ustęp 1, paragraf 1, przepraszam, punkt 1 jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Sam fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest niezwykle demoralizujący prawnie. Niestety przez 4 lata rządów PiS nic się pod względem wyboru sędziów TK nie zmieniło. W 2015 roku politycy PiS krzyczeli, że w Trybunale Konstytucyjnym są sędziowie z nadania PO-PSL, z przeszłością partyjną, że nie są i nie będą apolityczni i ogólnie, że to skandal. Teraz, kiedy większość sędziów jest z nadania PiS, opozycja krzyczy, że to skandal i kpina. To jest kpina i szyderstwo z tej instytucji, to jest kpina i szyderstwo z praw wszystkich obywateli. Jeśli chodzi o sądownictwo, to pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest to, o czym przed laty mówił pan Wojciech Cejrowski. Jak ja miałem proces za krytykowanie Aleksandra Kwaśniewskiego, że się upijał na grobach w Charkowie w czasie sprawowania urzędu, to sędzią w mojej sprawie była pani, która skazywała robotników w Gdańsku w stanie wojennym za Solidarność. I w wolnej Polsce ta pani jest dalej sędzią. Powinno się ich wszystkich wypieprzyć do kanału, tych wszystkich sędziów. No tak, ale jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy, wszystkich won. Ale nawet jak któryś był niewinny, wszystkich won, bo to jest stary system. Nie mogą starego systemu reprezentować w nowym państwie sędziowie. Ale wszystkich won. Ale w 2007 roku Sąd Najwyższy orzekł, że właśnie sędziowie i prokuratorzy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ działali w zgodzie z, i tutaj to uzasadnienie jest tak pokrętne. Niech nie będą pociągnięci do odpowiedzialności, ale wszyscy won służyli tamtemu systemowi, umieli się w nim odnaleźć, wszyscy won. Ten jeden czy drugi niewinny nie będzie miał pretensji, bo odejdzie w tłumie innych brzydkich. I nie będzie miał do Polski pretensji. Chętnie się zgodzi. Ja byłem ostatni sprawiedliwy, ale chętnie odejdę po to, żeby odeszli wszyscy pozostali. Wszystkich won. I wszystkich policjantów starego systemu. Dawnych milicjantów. Wszystkich won. I wszystkich urzędników starego systemu. Wszystkich won. Nie mamy do nich zaufania. Służyli Moskwie, teraz będą służyli Brukseli, nie wiem komu. Albo staremu systemowi, który siedzi gdzieś pod powierzchnią i broni jeden drugiego. I Kiszczak obiecywał, nic wam nie będzie. Kolejną rzeczą powinny być wybory powszechne sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego ITP. Ewentualnie można zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, a jego funkcję powinien przejąć Sąd Najwyższy. Nie widzę innej możliwości, żeby Trybunał Konstytucyjny i ogólnie sądy były w Polsce apolityczne. Może wy macie jakieś pomysły na walkę z polityką w sądach? Jak odbieracie nominacje pani Pawłowicz i pana Piotrowicza na sędziów TK? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.